Witam nas wszystkich serdecznie, ja jestem Kruszakus, a to będzie drugi odcinek przygód moich Merwa oraz Sedana w Highland Z1. A dzisiaj będziemy mieli naprawdę nie lada przygodę, ponieważ po ostatnim patchu znacznie zwiększono ilość zombiaków spawnujących się na mapie i nagle stały się one po prostu gigantycznym utrapieniem. Także cóż, możecie zobaczyć w tym odcinku, jak sobie poradziliśmy z tym wszystkim, więc bierzcie sobie jakieś chrupki, bierzcie kole i częstujcie się rozpierdolem. Zapraszam was do oglądania odcinka. Kruszakus wyrusza na wielką podróż, żeby już znaleźć swoich tak przyjaciół, Merwo i Sedan, w opałach siedzą w swojej bazie. Po drodze zginiesz 10 razy. Nieprawda, nie? To Merwo się... Jak ktoś strzeli z shotguna. Ta. Ale jeszcze jesteś pewien, że ci się nie laguje? No to jest tak. Dobra, nie ma, Sedan, ty biegniesz przez środek ulicy? Nie. Nie, to jest dużo ludzi, to wiesz. Ja pierdzielę, stary. Raz, dwa... O mój Boże, tam jest chyba 10 zombiaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... A to jest 10 zombie mnie zaraz będzie goniło. O Jezus Maria, stary, jestem otoczony przez zombiaki. Ja pierdzielę, to jest 10 zombiaków. Będziesz miał dobry materiał, no. Raz, dwa, trzy... Ja pierdzielę, jeszcze niedźwiedź. Niedźwiedź się... No, ale niedźwiedź, jak go nie zaczepisz, to on się nie rzuci. Ale będziesz się bił z zombiakami? Może. Ej, bije się z zombiaki! Bije się z zombiakiem! Zombie zginął dosyć szybko. A opatrz, ten zombie po prostu stoi i gapi się na niedźwiedzia. Ej, stary, twój kumpel dostał w pizdę od niedźwiedzia i ty nic nie robisz? Taki z ciebie kolega? Taki z ciebie, dobra. O, dobra, kolejny się rzuca na niedźwiedzia. A jeden się rzuca na mnie. Wypierdzielaj. Ty też. Już cię nie ma. Spróbowałem. Tej, ten dźwięk wszystkie zombiaki zaraz zabije. Tej, to jest całkiem dobra rozpina, proszę ciebie. A ten po prostu przez cały czas stoi, nie? Czekaj, szturchnę go. Zareagujesz teraz? Dobra, teraz zareagował, obudził się. A już go szybko uśpiłem. Widziałeś kiedyś taką ilość zombiaków? Wylazłem tu przed domek. O ja cię. Cześć, niedźwiedź. Gdzie jest Krusz? No jestem na środku takiego placu i tu jest ten jakiś sklep. Wchodzę do sklepu. No on tam, no to mówiłem, że on tam jest. Jest kasa. No chodź, wyjdź stamtąd. No wychodzę stamtąd, już jestem. Jestem naprzeciwko straży ten pożarnej. To idź, obróć się o 180 i idź. O, tu jesteś ty? Tak, to jestem ja. O, to jesteście wy? No. O, niedźwiedź, jacyś. Jezus Maria, tam jest niedźwiedź. Popatrz, będzie się bił z zombiakiem. Ej, zabijmy niedźwiedzia. Nie, nie będziemy go zabijać, bo to tak, jest mój przyjaciel. Strzelmy wszyscy na raz łuku. Wszyscy na raz. To jest Sasza. Bijmy, czekajcie. A masz ten lepszy łuk, czy masz ten swój... Nie, zwykły, ale nie ma znaczenia. Dobra, dawaj, trzy. Cztery. No nie, a zombie! Strzeliłem zad temu, ale to jest zombiaków, zobaczcie. Patrz na zombiaki. Ha, a ja załatwiłem niedźwiedzia. Ale zobacz... Przepraszam cię, Sasza. Ile tych zombiaków tam jest? What the fuck? To jest zombie apokalipsa jakaś. Dobra. No. Co tu się dzieje? Aaaa, jaka beka w sumie. Yeah. Ups! Dobra, zabij go, zabij go. Uuu, Sedan normalnie, jakiś nie, Legolas. Ja co ty zrobiłeś z tym niedźwiedziem? Zabiłeś go? Opatroszył pewnie. Nie, zrobiłeś tak, jak ci mówiłem, żebyś zrobił? No pewnie. Dobra. Merwo, patrz. Dalej, co ty robisz? Co ty masz na głowie? Popatrz na Sedana normalnie. Widziałeś normalnie to? Tak. Mam maskę gazową teraz. Normalnie Sedan z Czernobyla. Daj mi ten łuk. A ty masz taki... czekaj. Dobra, masz ten łuk. Ja chcę coś z tą grą zrobić, żeby masz. Proszę, popatrz na ten łuk, nie? Ani w opcję nie mogę wejść. Przetestuj go sobie na jakimś zombiaku, zobaczysz, jak zajebiście to działa. Dziwnie. 30... Co to ma być? O, Krusz, chodź go zawalimy, zabierzemy lód, Sedan. Ej. Ja bym mu tylko przywalił tak. Bez takich. O, biegnie. Jaki dzik! Co tam jest? Ktoś strzelał. No dobra, ja się jeszcze. No nie wiem, co mam zrobić. 30 FPS-ów to jest za mało. Tak sobie myślę, nie? 30 FPS-ów to za mało. Dobra, ja się blokowuję. Żeby Merwo zasadził komuś kakao. No to możliwe. Nie mogę się nawet wylogować, czekajcie. Ej, chciałeś mnie zabić, Sedan.
Jaki double kill to był? Double kill normalnie. Jak ktoś tu się przed chwilą ten. Strzelał normalnie. Strzelał. Mam 0% energii, nie no, po prostu pięknie. Ej, to jest tutaj, uciekamy Sedan, spieszamy stąd. Gdzie, w dół? Stary, ktoś tam strzela i mi się to nie podoba. Do domku jakiegoś dawaj. Merwo i tak padnie, więc to... Mi się wydaje, że... Przyjmować. No. Tutaj, do tego? Nie, to jest jakiś zombiak, dobra, był zombiak na ulicy. A kosze mają jedzenie. No przydałoby się troszeczkę w śmietniku pogrzebać, bo o, wiesz co? Meksykan żarcie, świetnie. Oje, meksykańskie żarcie ze śmietnika, w sumie. Barbecue. Ja, tak, ja też to mam, ja mam jakieś kiełbaski i meksykańskie żarcie dostałem. Uwielbiam śmietniki, zawsze dobre żarcie. No. Gdzie to jest? O, czekaj. Normalnie gulasz z kurczaka, spleśniały cały. Pyszności. Ej, ty widzisz też tak dziwnie podświetlone tamto miejsce? Tak, to są pochodnie, proszę ciebie. Okej. Okay. Popatrz, ktoś tam sobie tam... Ja mam tylko punkty światła, ale generalnie jeszcze mi się nic nie wczytało, żadnej tekstury na tej wysokości. Ej, kurde, mi się wydaje, że oni strzelą do nas nawet. Czy to jest możliwe, że oni strzelą do nas? Nie wiem. Strzelają! Uciekaj, ktoś tam jest. Strzelają do nas, dobra. No. To uciekaj. Oh shit. Fuck, nawet nie zdążyliśmy zrobić jakieś ciekawe wyprawy do miasta, już od razu ktoś się na nas rzuca, nie? Uciekaj, słuchaj. Biegnie przed siebie, jakby co, widzisz? Biegnie. Strzelają do was? No, strzelają do nas. Jezus Maria. O mój Boże, nie? Jak krwawie cały czas. No. Normalnie mam teraz bolca na parcie stolca. O, tak. Co? Chciałem to samo powiedzieć. Ej, strzela do ciebie przez cały czas ten koleś? Nie słyszę. Tak. Fuck. Padnę. Kurde. Biedny padnę, Sedan. Ale serio mówię. Będziesz krwawił, tak? Fuck. Sedan lubi ginąć. No właśnie widzę, nie? Ciekawe, że koleś się rzuci też na mnie. Padłem. Nie, padłeś, tak? Dobra, to weź się... lód, mam plecak, fajny. Jezu. O, wziął sobie mój lód. Nazwij go szmatą, czy co? Masz sobie co za szmaciarz. Ej, no dobra, ja się zalogowałem na inny serwer i mam... Ej, Krusz, 80 chcesz wiedzieć, ilu ich tam jest? Ilu? 4. Fuck. Wiedziałem, że to się tak skończy. Wiedziałem, że to się tak skończy, nie? A gdzie dokładnie? Ja wiedziałem, no tam, kurczę, pobiegliśmy ten... przez most. Przez most. Kurde, ale oni nie zabrali mojego. Ej, oni przez cały czas. Fuck, oni na mnie polują. Tak. Dobra, no, ja zginę oczywiście, nie? Ej, oni. Ja pierdzielę, co za kolesie. To co za kolesie, naprawdę. Dobra, nie, co za typiarze. Fuck. Dobra, mam przerąbane. Ranny jesteś? Nie jestem ranny, jeszcze mnie nawet nie trafili. Ja zginę za chwilę. Ja pierdzielę, nie. Ale co, oni są napaleni na to. Co, napaleni normalnie. Pewnie pierwsza osoba dopiero co wbiła na serwer i już pewnie myśleli, a jakiś kurczę leszcz się pojawił na serwerze, musimy go zabić, nie? Nie, no bo nie mają co robić, to biegają grupkami po mieście i biją. No i kurczę, żebyś wiedział, że tak jest, nie? Dobra, chyba ich zgubiłem. Staraj się, Krusz, pójść na zachód, bez boli. Gówno. Przez cały czas mnie ścigają. Naprawdę? Przez cały czas. Stary, wiesz, ja dobiegam do jakiejś wielkiej tany. Ojej, chodzisz tak daleko odbiegł. Oni przez cały czas do mnie strzelają, nie? Cały szkoda, czas. Szkoda, że w odwrotnym kierunku nie. Ale z łuku? Gdzie tam? Ze snajperki do mnie strzelają. Co za napaleńcy? No kolesie się po prostu tak na... Ja ich cały czas widzę, cały czas za mną biegnie koleś. A weź se na się gdzieś zres blisko bazy. Ja pierdzielę... Nie, przebiegłem kurczę ten, tak daleko, że jestem nad jakimś wielkim jeziorem. No, a ja chciałem, żebyś biegł właśnie w odwrotnym. Nie, stary, nie da rady, oni przez cały czas mnie gonią. Prawdopodobnie. Dobra, wydaje mi się, że może teraz ich zgubię. Przecież nie jestem pewien, znając życie, to kurczę, przez cały czas mnie gonią. Wiesz co jest najlepsze, że ja kurczę nie zatrzymałem się ani razu, odkąd wybiegłem ten, z tego miasta. Przez cały czas uciekam. Już cię nie gonią na pewno. No, mi się wydaje, że już sobie dali spokój. Oni bardzo, bardzo, bardzo zażarci byli. No jakieś kurczę cztery gimby, które przez cały czas się napalają. O, mamy weekend, postrzelamy sobie do ludzi, nie? Dobra, wydaje mi się, że już chyba zgubiłem. Może Russian style jakiś. Russian style. Uff. Boziu, dzięki. Jezus Maria. Ale to był normalnie... To była walka na śmierć i życie. Że udało mi się ich po prostu zgubić. No to teraz będę musiał jakąś okrążną drogą po prostu iść. Żeby w końcu do was dotrzeć. Spotkać się z moimi ukochanymi przyjaciółmi. No żebyś wiedział, gdzie mamy bazę chociaż.
Ja wiem, że gdzie macie bazę, także teraz będę musiał... Tak, trafię ze spokojem. O, ktoś tam biegnie przez polanę, kurde. Nie wiem, czy to... Fuck. Dobra, idę okrążną drogą, bo nie chcę się znowu wpakować w taki sposób. Cholera jasna, nie mówcie mi, że mój łuk... Zajebiście, mój łuk powoli się rozpada. Ten lepszy. Ten lepszy łuk, no. Mam nadzieję, że po drodze wpadnę do jakiejś kabiny. Jeżeli nie roztrzaskało mnie przy okazji jakieś skurwysyny. Yeah. Kurde, kruszakus, normalnie ryby z rejonu. Oh yeah. Dobra, cztery. Myślałem, że napadną cię. Sedan, na targu cię sprzedam. Merwo, twoje filmy to ścierwo. Jo, kruszakus tutaj wbija z rymem. I... Dobra, skończyło mi się pomysły, nie? Ale znalazłem jakąś chatkę, to może wyrwę czyjąś matkę. No. Ja pierdzielę, nie? To, nie. O. A masz patyki? Sporo panienka z okienka, haha, jak się masz maleńka. Zrobię sobie apteczkę pierwszej pomocy. No, what the fuck? Nawet okna się nie rozbijają w tej grze. Normalnie jakieś kuloodporne, pewnie Kwaśniewski tutaj mieszkał. Co? Serio? Co? To w sumie było dobre. Dobra, może Kaczyński, żeby kurczę widzowie zrozumieli, że chodzi o prezydenta. Śmieszki, heczki. Jak im śmiechu. Dobra. Ja wiem, gdzie ty jest, ja wiem, gdzie jesteście, także spokojnie. Nie ruszajcie się stamtąd, bo ja będę tam za jakieś 3-4 minuty. O ile nie rozwiało mnie te głupie fiuty. Bo ja zaraz miałem nie rymować już więcej w odcinkach. Czemu? Bo nie ma drzemu. Coś w tym jest. Dobra, to teraz będę przebiegał znowu przez Pleasant Valley i módlcie się, żeby mnie nie dorwali. Najwyżej padniesz. Znowu zrymowałem, nie? Znowu, ale to też specjalnie? Nie. Ja pierdzielę, nie. No to jest po prostu, to jest jakaś masakra, nie? Ja nawet tego nie robię specjalnie, nie? Jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym się rozstaliśmy. I w którym nas straciliśmy. Znowu zrymowałeś. Ja, nie, to jest jakaś masakra, naprawdę, to jest patologia, to nawet nie jest śmieszne. Masz 3 pociski do snajpy, no to możemy pójść do jakiejś knajpy. Yeah. Powiedz mi, Krusz, gdzie jesteś? Ja proszę ciebie jestem, nieco za Pleasant Valley. Nieco za Pleasant Valley jestem. Nie tak strasznie znowu daleko. O, jestem na tej... Ile zombiaków tu jest? Stary, ja nie mogę ich strzelić, bo im się laguje. One są tak zlagowane, że ich się nie da zabić, no. Ale mają lód. Tu jest wszędzie lód taki, chodź Krusz do nas. No kurde. Jezus ma jakby się... Pleasant Valley Area Map, wow. Oh shit. Mam 1200 zapchanych. Nie wiem co zrobić. Ja 10 zombiaków za mną biegnie. Co ty gadasz? Wow. Chodź do tego lutu tutaj, masz jeszcze miejsce. Teraz mi coś wypadło. Ja pierdziele stary, jaki lód mi wypadł? Mam teraz maskę, mam maskę gazową, maczetę. Gdzie to jest? No. Weź tam te zombiaki, ubij zombiaki. Mam czerwony hełm. Do bazy. Mam czerwony hełm, mam Forest Camo Shirt, mam... Stary, ja pierdziele. Ale no to jesteś na tej polanie obok nas gdzieś, no co? Właśnie jestem kurczę na tej polanie. Jak no chodź, musimy znaleźć i pobiegniesz z nami do bazy. Dobra, stary. Musicie mi powiedzieć dokładnie, w którym miejscu jest ta baza. Między dwoma górami. Dobra, wydaje mi się, że to jest chyba to miejsce, które widziałem u was na filmie, zaraz zobaczymy. Widzisz scenę, że to są wszędzie zombie? Jak się idzie do góry, to jest taka ścieżka koło takich dwóch drzew wielkich. Dobra, wiecie co, to było... No dobra, nie, to było... Ale to było słabe. No to było słabe, nie, no nie, dobra, nie. Ej, ktoś tam biegnie, stój, Merwo. Merwo, stój. Sedan, stój. Ja stoję. Stój. Stoję. Teraz stoisz w tym momencie, tak? No, nie. Stanąłem. Teraz tak. Kto stanął? Ja. Kto idzie? Kto tam jest? Ja idę na górę teraz. O, ej, Merwo. To ty? To ja, tak? No to jestem ja. Popatrz, jestem za tobą. No ty? Dlaczego cię nie widziałem wcześniej? Ja nie wiem. Gdzie jest Sedan? Ja jestem na jakiejś górce. O, no idziemy do ciebie. Może idziemy. O, Jezus, Maria. Wreszcie się znaleźliśmy, no o, jest jeszcze dzień na dodatek. Ej, widzicie mnie czy nie? Nie, bo ty gdzieś nie umiesz biegać. No właśnie, ty nie umiesz biegać. Sedan, gdzie ty jesteś? Na górce. No my jesteśmy na górce obok bazy. Na szczycie. O, jakiś lód wypadł. Czekaj, co tam jest? Łooo! Stary, popatrz na to, no ma 3 pociski do pistoletu. Ja jestem tam, jestem tam, gdzie umiesz. Słyszysz? No to wchodź na szczyt. 3 razy metal sheet, ej.
O, mamy prezent, mamy tę mapę, mamy... Ja mam trzy mapy, no stary. Jan udoskonalona mapę. Jezus, ma i tych zombiaków tutaj jest, what the fuck. Kto strzelił z zombiaka? Ja zastrzeliłem zombiaka właśnie. Chyba wy... ja nie mam miejsca na... To jest wasza baza? Nie. Nie? Gdzie jest wasza baza? Masz krusz miejsca jakieś, czy nie? Nie, nie ma nic. Dobra, lecimy, będziesz wiedział, gdzie mamy to. Dobra, zaprowadźcie. Zaprowadźcie mnie do swojej bazy. I wtedy można sobie biec i sprawdzać tabulatorem nawet wszystko, to jest wygodne. Słyszysz? Potem idziemy na ten, na tą polankę jeszcze raz. Tak, no trochę pozbierać rzeczy. Co ty gminisz? Krusz nie umie wpisać kodu, no. Wow, to jest wasza baza? Zajebiście tutaj urządziliście normalnie. Patrz. Zajebisty wystrój, bardzo przestrzenne. Wszystko. Zobaczcie, tutaj masz jedną taką ścianę, tu nie ma. No tutaj nie ma. No kurde, nie, no ja nie umiem zamykać. Nie, no słuchaj stary. Ale to jest kontener. Masz zajebiście. No, o, masz nie mam, brakuje mi jednego woodloga, żeby zrobić. Broken metal item, super. Co mam tutaj wrzucić, nie? Dobra. Ale bo to robi metal bar. Metal item. Czekajcie, jak zrobić storage container? 4 metal brackety, to ja nie mam tyle. Słuchajcie, ja mam 15 mięs, które trzeba ugotować. Słyszysz? Mam snajpy i 3 pociski. A może jeszcze zbuduję tak jakieś, nie wiem, jakieś ściany, coś, żeby... Kurde, widzisz, wypadłem i nawet nie mogłem się skontrolować, żeby nie wypaść. Jak wypadłeś? No nie, no wypadłem, no. Gdzie jest mój kontener? On tu leży na ziemi? Nie wiem. Tak. Kontener. Zosmaria, da się to zamknąć w końcu, czy nie? Musisz tam podejść. Ja pierdzielę, nie? Nie, to jest po prostu... Boże, tak jest tak zbugowana. Zamknąć to? Daj, ja to zamknę. Nie, ja pierdzielę. O dobra. To zamknę, dobra, ty zamknij to. No, dobra, tak to się robi. Widzisz, abyśmy mieli taką sytuację, ale najlepiej, że ktoś nas że goni. Ktoś się goni, to nie masz szans się zamknąć tutaj. No, to jest masakra jakaś. Nie. Wow, jaka bańka zajebista na tym zombiaku. Normalnie. Okay. Ja nie chcę nic mówić, nie, ale to są trzy różne zombiaki stojące pod waszą bazą. Ja nie wiem, co oni tutaj robią. Mi się wydaje, że oni są jak korniki i podgryzają wam te wsporniki. Tak. Znowu zrymowałem. Ej, coraz więcej jest jeszcze zombiaków, nie no, po prostu. No, ale ich będzie jeszcze więcej. Wtedy, co zacząłeś grę, pamiętasz? My tak z Sedanem cały czas gadaliśmy, że... Jesteś ładny teraz już? Ale coś gada. Słychać cię, Sedan. Dobra, już. Co jest? Nie no, kminie, już są dwa kontenery i zaraz jeszcze z jedną ścianę zrobię. Wrzuciłem przecież tam rzeczy swoje. Czy trochę cię posłychać jakiś czas tam? Wiem, no bo dałem wam ten, kilka razy chciałem... Bo coś tam gadaliście, coś tam Sedan śpiewał, nie wiem. Krusz coś śpiewał, taki... Sedan zsiepał, nie? Krzakus jest duży, Merwo jest mały, a Sedan się bierze do ssania pały. Napięcie. Co to masz, pani? Ja nie mogę. Dobra, gdzie dać ścianę kolejną? Może tu naprzeciwko drzwi, co? Żeby tak już było ładniej. Normalnie, Sedan, podziwiam twoje zamiłowanie do zabijania zombiaków. Tak, co się stało? Gdzie dać ścianę kolejną? Tutaj daj. Tu? Tak. Nie, ale tu nam nikt nie... Tu dał. Ale to jest, tak... są drzwi, no nie? Tu są drzwi, ja chcę, żeby tutaj była ściana, bo proszę ciebie... Dobra, tu jest ładny widok, nie? Ale... No dobra, w sumie... No właśnie, widok jest ładny, nie? To jest ładny widok, nie? No, w sumie... Popatrz, jest taka goła góra, no to tu tutaj, jest to tutaj, zasłoń, bo to jest taka goła góra, nie? To wygląda... Nie wiem, to wygląda tak, jakbyś się patrzył normalnie zbyt długo na filmy kinaczewy. Stoi. No, o, super. Ale grubo. Ale grubo. Kto jest gruby? Ja nie. O, jaką pompkę zrobiłeś? Przyjacielski, a przyjazny. Friendly. Teraz to wyłącz. Albo czekaj, ku zrobię, tylko muszę zrobić kuci. No. Chcę to zobaczyć, jak to wygląda z ten. Czekaj, teraz... Co się stało? Jak mam teraz tego wyjść? Symulator zombie barricade. Friendly. I fuz, ej, czekaj. Erwo, stój. Zobacz, jak ci łuk się śmiesznie ułoży. Zrób to jeszcze raz. Friendly. No co mnie bijesz mordę, no? No łuk weź do ręki, pajacu. Ruszamy na przygodę. Hej ho, na przygodę by się szło. Nie, jest nam Sedan. Bijemy te zombie, czy nie? I tam... Nie, bijemy to. Tam jest, leci łuk. Zostawcie, popatrz, jakie są spokojne i w ogóle.
No i teraz jesteśmy na polance eleganckiej. Jesteśmy na polance. Czy to. Ej, Merwo, ty przed chwilą biegłeś? A dobra. Ja tu jestem, o niedźwiedź. Boże, o niedźwiedź. Chcesz zabić niedźwiedzia? Nie wiem, czy to jest ta polana. To jest ta? Zabijecie tego niedźwiedzia? Dacie radę? 6 strzałów dupsko dostał. Czemu wystrzelacie go w dupę? Ale tak centralnie w dupę dostał. No właśnie widzę. Nie mogliście poczekać, aż podejdzie do niego ten zombiak, on by zabił zombiaka, byście nie tracili przynajmniej... O, lód. Lód. Co tam wypadło? Siekiera, satchel, jakaś koszulka fajna. Całkiem co nieźle. Zeszreduję sobie to wszystko, mieć bandaże. Nieźle. Ja potrzebuję dżinsy jeszcze jakby co. A pokażę ci coś fajnego, mamanie Merwo. Znajdź mnie teraz. W krzaku jest. A nie, to jest hełm. Jakiś no, tego no dalej, szukajcie mnie. Szukajcie, gdzie jest Kruszakus? Gdzie jest Kruszakus? Tutaj w las? Jakie debile! Ja nie patrzyłem. Asy typiarze! Jesteś w niedźwiedziu? Jestem w niedźwiedziu. Porąbało cię. Jak to zrobiłeś? Leżał tu. Ale to jest taki troll, ja pytań nie mam. Jaki ej, śmiech. Ja zablokowałeś mnie. Ruchają się w niedźwiedziu. Ej, to tak jak ja wlazłem w to drzewo. Ale dobra kryjówka, nie? No dobra, ale... Mogę całą teraz polanę obserwować, turma my Jezus. Pobiegliśmy do tego krzaczka. Ej, weź, zaciukajcie tego niedźwiedzia. Dobra, czekaj. Nie, a my powinniśmy bardziej chyba w lewo, wydaje mi się, iść. Jak to zrobiłeś, że on zniknął z przed bani? Jak, nie zniknął, ale kurczę nic z niego nie wypadło niestety. Lód? Lód. Lód? O, jaki gigantyczny. Ale mi zombie przywalił w mordę. Oj, znowu. Ja nie mogę trafić normalnie do tego zombie. Ja mam taki gigantyczny loot już, ale taki naprawdę fest. I okay, trzy zombiaki wokół mnie. Chodź i też coś. O! Mam shotguna, Jeszcze mi! Trzy zombiaki mnie atakują. No to nic. Co to dla ciebie? Ej, stary, znalazłem shotguna. I. Ale ja mam tutaj ogromny loot, tylko nie mam czasu. I hunting rifle. Ja pierdzielę. O, i wszędzie. O, pociski jakieś. Koszulki. 12 apteczek. Fire X. Wow, ej, tutaj też kurczę, przez cały czas wszystko. Czekaj, what the fuck? Daj mi ten łupie. O, sorry. Może tu będzie, nie wiem. 39 pocisków do snajpy. Co? 39? To ja to znam, pokaż mi. O kurde, stary. Ej. O fuck, fuck. 17, 7 do... Ej, patrzcie, ej, patrzcie na mnie teraz, patrzcie na mnie, chłopaki, patrzcie na moją koszulkę. Popatrz na to, popatrz co mi wpadło. Ja pierdzielę, co jest? Widzisz mój dresik? Bije tego zombiaka i nic się nie dzieje z nim. Tak, widzę. O, jaki masz dresiwo na sobie. Zobacz, jaki ładny dresik. Widzicie to? Gdzie ty jesteś? Zobacz. To ja, jaki kurczę normalnie swag. Zobacz, jaki ładny dres. Kurczę, a dwa paski, tylko tam dwa paski. Abibas pewnie jakiś sobie. Normalnie, dobra, pewnie na giełdzie kurczę rowerowej, a czy no, nie wiem. Na stadionie 10-lecia. Dokładnie, na stadionie w Warszawie. Normalnie, Merwo, taki kibic normalnie, na stadionie 10-lecia kupił sobie podrabiany dres za 15 zł. No. Jaki mam fajny dresik, nie mogę. Normalnie, Merwo, dres. Ale ja się teraz kamufluję. Ale muszę koszulkę Merwo nosi dres. Wszystko. Bo. A Krusz gdzieś biegnie za nami? Jestem za tobą. A czy mi się wydaje, czy mam buty też inne teraz? Nie wiem. Ale mam fajną bluzkę. Może dam ci małą bluzkę, będzie wyglądał w ogóle zajebiście. Mi się wydaje, że mam jakieś adidasy teraz na sobie przy okazji tych dresów. Stary. Ej, nie ma Kruszakusa z nami. No jestem za wami, no. Aha. No Jezus Maria. Te drzwi są trochę zrąbane. Chyba do którego kontenera to wrzucić? Chodź, zajrzyj do tego trzeciego tu samo, zajrzyj. Ja 21 steków, what the fuck. Zobacz, 11 o matko. 5 niedźwiedzi, a jeden niedźwiedzi daje 100% zawsze. Ola. Ja bym poszedł pozbierać, czy nie chcecie? Nie, daj mi moment tylko jeszcze. Gdzie nie chcemy iść? Po łom i później siekać. A gdzie znajdziemy łom? No, jak tylko wejdziemy do miasta, to jest taki jeden sklepik dużej, tam dwa łomy zawsze znajdowaliśmy z sedanem. Czekaj. Czy mam blue backpack mam rozwalić, czy go wziąć ze sobą? Wrzuć do bazy. Dobra. Ej, gdzie apteczki wrzucić? Mam ich 12. Co? Masz 12 apteczek ma. Ej, Sedan, daj mi jedną apteczkę, bo ja mam kurczę przy ciebie 46% życia i zaraz umrę. Zaraz umrę. No.
jak to brzmi. A ja mam 88% wirusa, to chyba zaraz padnę. To ten, no w sumie lód zostanie i tak od ciebie. No. Zostanie lód od ciebie. Ciekawe co się stanie, kiedy dojdzie do ciebie do tego pełnego zarażenia. Czekaj, czy rzeczywiście umierasz, czy zamieniasz się w zombiaka na naszych oczach. Nie. Będziemy musieli cię honorowo zabić, Merwo. Normalnie, na odcinku. Ale może cię zabijemy po prostu, czekaj. Zabijemy cię, Merwo. Zdejmij kask i ten, żeby go nie tracić. Mogę się zabić, Merwo? Ale to myślę, będę... A czemu położyliście butelki tutaj? Bo ja robię porządek w rzeczach. Dobra, zostawiłem pociski do... Ja coś sobie jeszcze zjem na drogę jakiegoś. Robisz to. Mniam. Napijemy się soczku. Właśnie to samo miałem na myśli, żeby to zrobić. Mniam. I można lecieć. Mniam i można lecieć, dobra. Idziemy na akcję. A zaakceptujcie skład jeszcze. Aha, dobra, chwila. Dobra, ja porozwalam te ścierze. Daj mi koszulkę, ona miała tak ładnie pod kolor. No dobra, już ci daję. Dobra, już ci daję. W ogóle skąd masz taką koszulkę? Nie mogę kurczę tej koszulki założyć. Zdjąć. Ej, zabijcie tego zombiaka, dobra? Załóż ją, daję, załóż ją. O, no zobacz, jaki dresiarz normalnie. Merwo, dresiarz. Ej, patrzcie na tego, patrz na niego. Dobra, nie możesz... Czekaj, ja go zabiję. No! No, a pierdziele! Odsunął! Ora, udało się w końcu, nie? Jaki normalnie akrobata, nie? Ja tam nie widzę w sumie... Oj, zobacz, krusz. I w tym sklepie... Nie wiem, czy to jest sklep, czy co? Stacja benzynowa jakaś chyba. Tam dalej. I tu pewnie ktoś będzie siedział i nas zabił. Nie, zawsze jest łom. Tam ze dwa z tyłu. O, już leży łom tutaj i siekiera. Wow. I chodź, się pokażę, nie? Żebyś... Patrz. Tutaj zawsze jest łom. Zobacz, tu masz łom. No. Iść, dobra, to ja już go sobie wezmę. I tam z tyłu. O, co to było? Subo. Ja. Nic. No, dobra. A tego my tu, bo oj, tu masz zawsze światło od samochodu. I tu są łomy też. O, widzisz? Dwa łomy. Tu. Ale ja też wziąłem. Ja już mam. Czyli cztery masz. Tu. I tu jest. Dobra, to bierzemy łomy i... No nie wziąłeś krusza. A wziąłem siekierę. Miałeś łom wziąć. Tu. Mam wziąć łom? Dobra, wezmę łom. O, i tu jest jeszcze jeden łom. To pięć było łomów. Ale wyglądasz jak dres. Ja? No fajne to jest. A wy wyglądacie jak kwadraty z tej odległości, bo się nie renderujecie. Ej, co na to, żeby strzelić kruszakusa z łuku? Nie strzelaj. Ale mam brzydką taką samą banię. No wszyscy, my jesteśmy kurczę, wyglądamy jak nie wiem, jak na plety naprawdę. Wyglądamy po... Trzeci. Yeah. W sumie czwarty, jest... uj, nie zmieniam miejscówki. To mi też wypadło. Piąty. Może to ile potrzebujemy scrap metalu, żebyśmy sobie wyrobili drzwi? Do jednych drzwi chyba... 16? 8? 8. A to w bazie może, co? Ej, popatrz na to. Merwo, chodź tutaj! Merwo, chodź tutaj w tej chwili do mnie! Chodź tutaj w tej chwili i popatrz na tego pieprzonego bumelanta! Popatrz na to, co tu się dzieje! Sedan, gdzie ty? Popatrz! Co to w ogóle jest, nie? Zapcham mu dupę, czekaj. No nie, zniknął, nie? Ale popatrz, jeszcze pobrudził krzesło. Co za ham. Jest ten łuk kolejny ładny. No, jest, weź sobie. Chodźcie, musicie to zobaczyć. Co się stało? Już idę. 10 na 10 temu daję. Co się stało? Co się stało? Ale ładnie, widzicie? Zbanowali gościa. Zobacz na tą panię. Czekaj, mogę strzała wyciągnąć? Nie, został tą strzałę, bo to jeszcze ładniej wygląda. Jak to wygląda? Wygląda za mocno aż. A patrz co za mną jest. Co my mamy na bani? Ja pierdzielę. Nie. Czekaj. Co? Opła. Strzała, a ty widziałeś co, widziałeś co się stało ze sedanem? Nie, no, niesamowite. Dobra, nie, to jest jakaś poezja. Teraz już do domu idę, w samotności marszczy dzidę. No to uciekamy stąd chyba, nie? No już mi się kończyło, czekaj. Aha, dobra. O, skończył się, dobra. No to idziemy sobie już z powrotem do bazy. Ile mi metali się wrąbało?
Jesteśmy już z powrotem w bazie. Sialala. Sialala, lalala. Potem wyjdziemy na wyprawę, acz pójdziemy na wyprawę. Przebiegniemy pola, trawę. I zdobędziemy w boju zaprawę. Bronie nadadzą się na naprawę. Bo zbryzgany krwią murawę. Lech Poznań. Nikt nas nie pozna. I no, nieważne. Teraz dobra, żeby zrobić barbecue muszę mieć 8 scrap metal i 3 pipy. Wow. A masz pipy? No mam jeden, ale to one strasznie dużo zabierają. Dasz radę. No dobra, no to biorę metale i idę. Dasz radę, wierzę w ciebie normalnie. Zrobisz nam grilla. No bo przyda się, bo będziemy ciągle musieli to ognisko stawiać, nie? Dokładnie. Gdzie ty idziesz teraz? No po metale tam topić. Aha, dobra. Musi mi ktoś z was pomóc pić zombiaki. Dobra, już. O, coś wypadło z tego. Normalnie, a te. Z jednej strony fajna miejscówka, nie? A z drugiej po prostu beznadziejna. Czemu? No przez te zombiaki, które po prostu nie, no psują widok, nie? Kompletnie. Nie dają żyć, są gorsi. Ale to nie przez miejscówkę. Ale to jest serio, to są. Wiesz, to mi się wydaje, że te zombiaki za życia były świadkami Jehowy. Naprawdę. Kurde, przez cały czas przychodzą, tylko dobijają się do drzwi normalnie. Może pan posłuchać, tutaj mamy taką ważną informację do przekazania. Jaką? A tu się specjalnie nie różni tym, co mówią Jehowi, nie? No i też jakoś bełkoty tam dają. A to do bani. Czekaj, Alpha. Mam tutaj coś takiego jak Alpha Launchki. Ej! Mogę to odblokować. Jedną z tych skrzynek. Ej, odblokować sobie skrzynkę? Teraz? No ja, zobaczmy. Ja też. Aż nie wiem, czy nie. Czekaj, czekajcie. Zobaczę co będzie. Co mi wypadnie. Unlocking. Cicho. A do dupy, fuck. Patrzcie na to. Kurde, dobanie, jakaś zielona koszulka. Ja. Jak w CS-ie normalnie. Czekaj, jak CS-ie. Weź go zapal. Pokaż, gdzie masz jest mój węgiel? A, on na dole leży. To weź grill. Ale tu jest mamy grilla. Weź, ktoś rozpali węgiel. Kto ma węgiel? No jestem w szoku, zrobiliśmy całą bazę. Mamy całą bazę, mamy, czekajcie, wszystko tak naprawdę. Mamy wszystko, tylko nie mamy po prostu jakiegoś szwagra na celowniku. Nie mamy szwagra na celowniku, którego można byłoby zabić. Spoko, ja i tak bym go zbronił moim pistolem. Mhm. Spoko, chyba dydolem. 11 pocisków do snajperki starczy, nie? Tak. Ja mam ile do shotguna? 14, to też starczy. Dawaj. Lecimy z tematem normalnie, idziemy pocisnąć jakąś szmatę. Tylko trzeba jeszcze, ja bym jeszcze strzał skraftował. A ja bym kurczę olał te wszystkie zombiaki i po prostu przebiegł już od razu do Pleasant Valley. Na policję idziemy, nie? Idziemy na policję, chcesz iść na policję, a my kurczę... Ale zamknęliście drzwi? Tak. Przecież jesteśmy już na miejscu. No wiem, i się zaczyna przygoda. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Mam dwie strzały. No. Pamiętaj, że mi ta spikawa zaczyna walić. Ale wiesz, ale jest taki luz, nawet jak padniesz, to wracasz do bazy i bierzesz wszystko. Jesteśmy na miejscu, panowie. Czekaj, musimy to powtórzyć. Pleasant Valley. Czekaj, jak wyjdę na tę górkę, to będzie wszystko ładnie widać. Może zobaczę jakiegoś kolesia w bazie, akurat będzie siedział. I ty mu tylko bańki sprzedam, nie? Dobra, idziecie czy nie? Bo ja tu już jestem na dole. No ja... Czekaj, może sprawdzimy najpierw... A chyba gdzie jesteście? No, jesteście tak naprawdę. Cieszą się skampi gdzieś. Kurde, to jest policja już, nie? Mhm. Ej, dobra. Idziemy na policję, chodźcie. Tam jest walka zawsze, no mówię. Będą nas strzelać z dachu może? Mogą. To nie wiem, czy macie kurde snajper. Patrzcie, tu jest bas na stronę tym bazem. No, ej, dobra. O, cześć, łapaj. Strzelajcie. Mam, dopadłem, zabiłem. Brawo. Oho. To chyba ten, co ja go widziałem wcześniej. Sorry, bro. Bierzcie, czekajcie, to jest zombiaki. No. I'm sorry, bro. There are so many zombies, oh my god. Do you see these zombies? Yeah, I know. Guy. Gdzie? Jakiś koleś. Jakiś koleś, on bije nas. Strzeliłem do niego, a spieprzył. Nie, dobra, nie marnuj pocisku. Dobra, trafiłem go parę razy. There are too many zombies out there. Dobra. Ej, tam jest... loot jego. Ej, tam jest paru kolesi w ogóle. Ja wiem, trzeba stąd spieprzać. Tak, kurde, utrudnili to specjalnie, nie? Ej, kurde, weź kurwa tego zombiaka mi zabij. Ja pierdolę. Chodźcie do środka. Nie mogę wejść do środka, bo to zombiaki. Ale to zombiaki, skoczcie kurwa. Skoczcie tutaj.
Jak mam skoczyć, kurwa? Dalej, musicie się rozpędzić. Okay. Są luty na ziemi, na nim. No. Ale tu była sieczka. A czekaj, bo tutaj mogą być... Oni mogą być na dole, jest, siedzi tu. Za stołem jest. Widzisz go? Wylogował się. Ale zasłuchaj. No, co za koleś. No, otwórz te drzwi. Ty, jak ty pospieszył stąd. No, ale już miałem go na strzała, nie? Ja chciałem właśnie wstać. Czekaj, bo ty co, gdzieś kolesie. Zobaczymy. Zamknąłem drzwi wejściowe. No. Pytanie... Jest na schodach do góry. Już nie wiem czy warto wchodzić. Z pistoletem. No, krucz, z pistoletem. Nie tylko sprawdzam, nie? On się wloguje pewnie zaraz. Lecimy, dobra, lecimy na niego. Jesteś gotowy? Ja pierwszy, no. Czy ty? Nie wiem, jak chcesz. Mam go. Ale ładnie, ale tu lutów jest! Tak, ciekawe, czy w piwnicy ktoś jest. Słuchajcie, ja sprawdzę dach. Ej, na dachu pasy tu zrobili. No, jesteś mi kurczę na policji. Dobra. Ej, ty przeładowałeś? Kto przeładował broń? Ja przeładowałem. Ale tu jest pocisków. Tu jest wszystko. Pokaż, co tam jest. Eat shit, motherfuckers. Ej, popatrz. A to ten chyba zginął? O, czy nie? Inny jakiś. Jakiś, nie wiem, ja pierdolę. Chodź do hełmów, popatrz jakie hełmy. Na razie olej to. Ej, popatrz do hełmów. Chodźcie na dół, na dole jeszcze mogą siedzieć. Dobra, ja wchodzę pierwszy, nie? Dobra, uwaga. Jak w CS-ie miejscówki sprawdzam, uwaga, tak, tutaj. Tak. Nie ma nikogo. Lol, nie ma tam nikogo. Jest, mogę siedzieć. Nie ma nikogo. Przejęliśmy policję jednym słowem? Przejęliśmy policję, lul. Słuchajcie, nie, jeszcze, nie, Seda nie zmykaj. Tam trzeba zlutować te schody wszystkie. Tu jeszcze może ktoś siedzieć. Tak. Ja pierdzielę. A koleś w usta. Dwie osoby zabiłem, ładnie. Dobra. Chyba żadnego pocisku. O, ładnie, że się pozabijałem. Dobra, lecimy. Ładnie zabijam. Pilnować, by nam nikt nie wszedł, co? Przejęliśmy policję. Posterunek zdobyty. Kurwa. Jeszcze w tym moim dresiku. JP. Normalnie dres. Jesteśmy jak JP dresy. No nie, przejęliśmy posterunek policji. Dresiarze wygrali normalnie. I dokładnie w taki sposób w H1Z1 zdobyła się posterunek policji. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek bardzo się wam podobał. I oczywiście, jeżeli chcecie więcej kolaboracji moich, Merwa oraz Sedana, no to łapka w górę musi zostać dana. Napiszcie jakiś pozytywny komentarz, a ja w takim razie już niedługo skrzyknę całą ekipę i nagramy dla was coś równie fajnego. Także zostawcie swoje pozytywne opinie pod filmem, jeżeli wam się oczywiście podobało. I ja, Merwo oraz Sedan, już niedługo po raz kolejny się spotkamy i nagramy dla was coś naprawdę epickiego. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo!